Dobra, no to co? To już ostatnia faza, myślę, że to będzie mój. teraz. Jaki ładny, pokażę go do Poczekaj, ja jeszcze kamery. robię, dobra. Patrzcie. Patty zrobiła liska. Lisek chytrusek. To jest ten szalony lis, może z tego Twitcha. Dobra, Nie robię to już mamy nic. już trochę zrobionych. No, trochę zostanie w ogóle bez przyozdobienia, no Patty, albo się przyozdobi kiedy indziej, nie? Chyba, że ty chcesz się tu bawić, a sobie będzie kamerka w rogu, a ja sobie coś tam będę gadał i robił, co? Ale to by... Mamy wystarczająco kolorów. No nie. Dobra, zrobię jeszcze tego jeża jakiegoś, co? Bo jeża ani jednego nie mamy. Jeżyk musi mieć jabłko, tak? To jabłko będzie czerwone. Będzie jabłko. A, Mikołaja nie zrobiłem. Jeż będzie patrzył się takimi oczkami. I on tak będzie patrzył. I on tu patrzy. I zrobiłem mu oczka. No, i to jest jeż. Jeż z jabłuszkiem. On jest trochę po wylewie, ale kochamy go. Dobra, to teraz next. Łyczek i lecimy. Teraz musi być Mikołaj. To muszę dla twojej mamy zrobić Mikołaja. Ale to już ładny, taki już wiesz. To już muszę dużo tego zrobić, żeby było, że to jest miłosne. Tu i nie widzę czatu, tu. Bo wygasza, bo źle odpaliłaś czat. Tam się nie odpala czatu przez tą aplikację. Jak? No nie taki. Jaki? Cofnij tu i teraz. No i to kliknij w to czat transmisji i tak. O, i tak myszko to ma być. No, cały czas do przodu, pamiętam. Tak? Dobra. I teraz bierzemy białe. A to może ten będzie biały, dobre. Możecie napisać testowo kappa? Zadziała? Dobra, dzięki za test. Słuchajcie, ten Mikołaj, będziemy tolerancyjni,
I to będzie trochę afroamerykanin. Ze względu na... No... karnację. Santa. Co to? Gdzie jest czerwony? Daj mi go tu. Daj mi myszko już czerwony. Na 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 na. Ja chcę uśmieszek. A Mikołaj musi mieć brodę. To musi srebrną mieć brodę. Tu robię taki uśmiech. Oczka. Oczka to mu zrobię z tych kulek. A na czapce mu dam takie serduszka. Mi się podoba i już wam pokazuję. Dup. O. Patrzcie, jakiego Mikołaja zrobiłem. No, mógł być lepszy, ale najważniejsze, że od serca. No. Usta za małe. A, bo ciastka i mleko tam muszą wejść. Co tam, bany, nie bany? A, bo tam anulują cały. A ja na 24 godziny live chyba zrobię unban all po 7 latach. To wy na to, czat. Chcecie, kurde, moderatorzy chcą mieć co robić? O, fajnie, fajnie. To wypłatę tutaj, a nie. Go unban all. Ale będzie szczelanko, co? Ale będą banować. Ale to dopiero na live'ie. To dopiero w sobotę. Przemyślimy ten temat. Jest to do zrobienia. Co najlepsze jest według was? Chyba ciastek, nie? No bo to jest... go ciężko zdupić, że tak powiem. I on po prostu jest bardzo charakterystyczny. Fajny ciastek jest. Mówiłam, że za mało kupili. Dziewiórka jest najlepsza od Patty. No wiem, no Szyszka to napisała, to wiadomo. A jeszcze tutaj jest... Patrz, Jerzyk, pokaż. Jerzyk? Jaki ładny! Patty bardzo ładnie przyozdabia. A to takie małe jabłuszka tu są? Takie jak te świąteczne, takie te. Aha. To jest mały Jerzyk, zadowolony. Jerzaka wypuściłaś? A co, będziesz sobie siedzieć? No to plecy bolą. To co, Patty? To ty sobie tu rób. Dobra?
Dobra, ja mam pomysł, Patty. Dam ci ten mikrofon. Masz, będziesz sobie gadać z ludźmi. Patty widzi czat, jak chcecie. No. Widać mi w ogóle, jak siedzę? Widać. Na mnie, żeby nie było, że... No, ale... Będziesz brał prysznic, nie wiem. Nie, ja po prostu już nie będę... Do sklepu? Nie, nie idę do sklepu. A jest jeszcze jedno... A nie zrobiłeś Illuminati? A, to zrobię, dobra. A jest gdzieś serduszko jeszcze jedno? Jest, to ja też zrobię dla czatu serduszko. Zobaczymy, które będzie lepsze. Dowiedziałam pierwszej klasie gimnazjum. Wszystkie dzieci już wiedziały, tylko ja nie. A, bo Dawid się zapytał, kiedy się dowiedziałam, że Mikołaj... Znaczy, co? Jak to Mikołaj nie istnieje? Co tu jesteś? Mikołaj dalej istnieje, co ty? Weź, dzieci są na czacie. Się dowiedziałam w pierwszej klasie gimnazjum, jak już wiedziały. Wszystkie mówiły, Patrycja, nie ma nikogo, a ja mówię, no nie, no słuchajcie, ja pilnuję moich rodziców, pilnuję wszystkich, bo ja łaziłam za moimi rodzicami, nie, to nie było tak, wiecie, łatwo, że stało się prosić. Nie, nie, ja chodziłam za wszystkimi, więc oni czasami po prostu musieli prosić sąsiada, który wchodził przez balkon i dostał prezenty. Tak było. Co ja mogę zrobić? Więc tak było. Ale za to miałam taką magię świąt właśnie. Powiem szczerze, że wdzięczna jestem rodzicom naprawdę za to, bo wiecie, jakoś te prezenty powodowały, że te święta były takie magiczne, nie? Jak się jeszcze... W ogóle w którego się... że ja się dowiedziałam, że mężczyźni nie wyglądają jak żółwie. Jak to, że nie... Dawid, o co chodzi? W tej klasie się dowiedziałaś, że mężczyźni nie wyglądają jak żółwie. Co? Tłumaczcie mi żart. Tłumaczcie mi. Kiedyś na streamie. A, historia życia, faktycznie mam taką historię życia. Słuchajcie, byłam na obozie językowym Murze Sichle, to było. To był rok, nie wiem, może 2015, jak szłam do liceum. I... Jest po prostu IQ. Słuchajcie, robili konkurs na Miss i Mistera kolonii, nie? No i żeby było śmieszniej, to dziewczyny miały się przebrać za chłopaków, a chłopcy za dziewczyny. Wiecie, za kogo się przebrała Patrycja? Za żółwia. Bo ja pomyślałam, że mamy się przebrać za kogoś, po prostu, że mamy się przebrać. Nie wiedziałam, że mamy się przebrać za faceta, nie? I wiecie, jaki był w ogóle szok ludzi, nie? Wszyscy w ogóle się przebrali, jak tam według zasad, a ja się przebrałam za żółwia, nie? No, także... Także... Zajęłam trzecie miejsce. W
Hop, za babę się przebrał, Halina! Halina, wołaj policję! Bo tu gender jakiś wchodzi! Rubik. Nie, ale wiecie co, mnie po prostu to bawi, bo po prostu, no wiecie, no wyobraź sobie, no kurde. To musiałam mieć w głowie przebierając się za żółwia. I nazywałam się Wypier. Wiecie, nie mogę wymieniać, taka dziewczynka nie mogła mnie nazywać Wypier, bo mówiła, że to jest słowo. Pamiętam. Ale dzieci mnie kochały do końca kolonii praktycznie. Pamiętam to. Ale przynajmniej było śmiesznie, ale nie mam zdjęć stamtąd, wiecie? Nie wiem, gdzieś zaginęły zdjęcia. Miałam zdjęcie przed... W ten sposób. To nie będą za duże. Tam kotku. Nie, możesz tu wejść. Nie możesz tu wejść, rozumiesz? Nie możesz tu wejść. No, poszedł. Zawsze jak tak szybko gadam do niego, to on nie wie, o co chodzi. Nie. Kurde, ucieka mi tam. Proste. Aha, dobra, nie da rady tego. Rów od tyłu to jest włóż. A, że włóż, że seks. A, taki żart. A, kurde. Ale ty jesteś bystry. Takie śmieszności, słuchajcie. Nie ma ciużność tej muzyczki, bo my już pierdolce trochę dostają. Ta opowieść. O, bardzo. A, nie ja malowałam, przepraszam. No cóż, czy spodziewaliście się jakby czegoś innego od Dawida? Tacy przerażeni jesteście? Nie, święta nigdy nie ma pierników. Jak... To nigdy? Co stało? Ale że nie ma, ale co, nie lubisz pierników, czy co? Fufu, bo u mnie też nigdy nie było pierników, dopóki jakby moja bratowa nie przyjeżdżała i nie robiła. Mama nigdy nie robiła pierników akurat. Jakoś tak się... A to zaczyna zasypać, wiesz, ten... A? Aj. Zasychanie. Pamiętam, że ci dałaś sobie aparat? No świetne przejście ten do... A muszę na Instagrama jakieś ładne zdjęcie. Możesz moje też. Czatem. W tle będzie czat. Bo to będzie zajebiste. A może ze mną też w tle, co? Ale to oni tu muszą... Ale ja też chcę być w tle. Oni muszą serduszka tu wysłać. Ale ja też chcę być Dobra, w tle. Dobra, ja wam powiem kiedy. Jeszcze nie. Mogę być też w tle? Być w tle. Możesz być, bo... Jestem atencjuszką, muszę być. Dogodzi w moje uczucia. Kot. Światło inne. Musisz po prostu... Nie, Dawid, musisz po prostu przykierować tutaj. A
Musisz dać po prostu skupienie na ekran. To może będzie widać. Dobra, proszę o serduszka na czacie. No ze mną nie będzie. Teraz mój... Dobrze. No tak, jeszcze spamik, jeszcze. Jeszcze jedno. Trzymać oddech. Dobra, dzięki. Zrobisz mi zdjęcie? Jedno takie. Nie wiem, czy ładnie wyszło. Fajnie. Coś tu na tym z lukru masz buźkę. No jeszcze. Masz dalej, na dolnej wardze lukier biały. Masz? Masz. No. Kurwa. Światło zasłania. Jak ci zrobić zdjęcia? To przestań, przestaw po prostu światło. O, teraz. W tym świetle, zobacz. O. No i dobra, no. Jest trochę zarchiwowanych rzeczy. O ty kurde kocie! Wypuściliśmy cię nie po to. O ty kurwo z nimi. No bo tak sam powiedziałeś kiedyś. O. Że śmietana bąkola, że seks! Czaisz? To był ten lukier. A, zapomniałam, że to ten. A, że ten, że taki że śmieszne, że Dawid zrobił polewę, a. Ale dzisiaj macie poczucie. Zrobiłam dla was serduszko. A, jeszcze tutaj. Nie, pospadały. Zawsze tak. Ani to jest poświęcenie duże, bo wierzcie mi, to nie jest takie proste. Mówię coś? Mówię. Proszę, to jest. To jest serduszko. Dać? Dopiero odkryłeś? Dopiero odkrył kamerkę. Gdzie mi tutaj, Dawid, położyłeś na tym, Dawid? Rozwaliłeś mi w ogóle pierniki, bo położyłeś piernik na pierniku, Dawid. Przepraszam. A
Cash Money. Aha, czy ja jestem podpięta do mikrofonu? Coś? Mówię? Daj zmień tą muzykę, proszę, mówię. Ja już mam dosyć piosenek świątecznych. Może weź, odłożę kabel poprawką. Wyłącz proszę już tą muzykę, no. A ty epicko. Musi być ta. Raz. O. O. To będzie. No. To teraz powinno być u mnie okej. Okay. A, nie wiem. Dobra. Dobra, to przynajmniej teraz mnie słychać, mam nadzieję, w mikrofon, tak? Dobra, twój mikrofon już odepnę. Nie? Teraz Paty nie słychać. No, to nie jest łatwe, bo kurwa, tu są kilka źródeł dźwięku i to się nakłada na siebie. Kot dostał. Dobra, czy ja jestem w stanie zrobić to bez tego oświetlenia? Chyba słabo. Kurde, kot szaleje. Mi się wydaje, że kot oszalał. Kot już kiedyś oszalał. No, kot z Sosnowca jest, to jest prawda. Może pokombinuj coś z tym mikrofonem. A, to już nie teraz, to już od początku trzeba musiał być. Czy na Śląsku węgiel jako prezent oznacza być grzecznym czy niegrzecznym? No jak kupisz komuś tonę węgla, to myślę, że to jest bycie grzecznym. No tona węgla to jest kupa hajsu. Ale ty mówisz o takim, że dasz od Mikołaja, tak, no to się dostaje węgiel. To znaczy, że byłeś niegrzeczny, jak dostaniesz jeden kawałek węgla. Dobra, tyle jeżeli chodzi o ciastka.